Cześć, tu Crazy Cat. Cieszę się, że trafiłeś na mój kanał. Jak już tu jesteś, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj i nie zapomnij kliknąć dzwoneczka. Nie ominie cię wtedy żadna szalona przygoda. W dzisiejszym odcinku trafiliśmy do świata zabawek. O nie! Musimy biegać. Oj, prawie ją zjadł. Bigo. Uciekajcie. Powieję nostalgią, ponieważ nie wiem, czy kojarzycie ten pokój. Tymi zabawkami bawił się Andy, Toy Story. Wiecie, kto nigdy nie chciał, żeby ich zabawka użyła? Teraz możemy to sprawić, więc zobaczmy, rozejrzyjmy się wpierw po pokoju. Poskaczmy trochę. O, można się... Boing, można się odbijać. Poskakać trochę. O, dobrze, że nie wypadliśmy przez okno. Nie wiem, czy kojarzycie, która zabawka wypadła przez okno. I chudy musiał ją ratować. Podpowiem, że miała skrzydła. Zostawcie komentarz, czy wiecie. Zobaczymy, tutaj możemy się przejechać. Możemy się przejechać. Wsiadamy. O! Parkour? No, mogło to trochę lepiej wyglądać. Zobaczmy, co tu jeszcze można uruchomić. Mamy wyrzutnię jakąś. Daleko polecimy? 3, 2, 1. O! Cały pokój. Cały pokój. Aż przebiliśmy się głową przez podłogę. Możemy sobie pooglądać, co Andy miał pod podłogą. Dobra. Mamy tutaj buta, zobaczmy, co tutaj chowają się. A, bo oni już się przygotowują się już do gry. Zobaczmy jeszcze, czy mamy jakieś tutaj sekrety fajne. Tutaj też już jest gra. Polecenie pudełka. Nie powtarzaj, zbierz je wszystkie. Nie wiem, o co chodzi. Tu mamy kosmiczną skrzynię. Kosmitę. Chyba możemy już wystartować. Tutaj jest gotowe 3 osoby, 5, 4. No i zobaczymy, gdzie nas powieje. Przeprowadzka. Czekamy na graczy. Mamy tutaj dwóch chudych kowboi i dziewczynę chudego. Nie pamiętam, jak ma na imię. Czy ktoś z was kojarzy? Dobra. Toy Life. Jesteśmy prawdopodobnie w tej ciężarówce. Mam nadzieję, że się nic nie stanie. Świnka? To historia też była świnka, pamiętacie? O! Jednak coś się wydarzyło. Będziemy musieli sobie jakoś z tym poradzić. Mamy za sobą kij baseballowy. Czy da się otworzyć świnkę? Nie da się? O, już pobiegli. Nie możemy zostać w tyle. Musimy przejść przez drogę. Szybko. O, mały włos. Steve! Przejechał cię dopiero, co jak? Jakim cudem dałeś radę? Oj, chyba nie zdążymy. O, 25 życia nam zabrało. O, mamy po lewej stronie na dole nasze życie. Możemy rozwalić tą skarbonkę? Możemy. O, można się uleczyć ze skarbonek. Dobrze wiedzieć. Na pewno się przyda. Nie wiemy, jak długo będziemy próbowali trafić do domu. Steve. Musimy podążać za tą ciężarówką. No tak, musimy jakoś trafić do domu. Steve nam tam wpadł. Musimy go uratować? Tak, musimy iść mu pomóc. Skakujemy. Jest i Steve. Na szczęście cały i zdrowy. Mamy kolejną świnkę. Otwórz się, świnko. Otwórz. Nie wiem, czy tylko niektóre świnki można otwierać, a niektóre nie. Po prostu nie trafiam. O, udało się otworzyć. Okej. Jesteśmy w ściekach. Na pewno zapaszki tutaj nie są przyjemne. Tu się wylewa coś obrzydliwego, zielonego. Aż bąbelkuje. Dobra, co robimy dalej, Steve? A masz kikiem? Nie wiemy, która droga nas wyprowadzi. Musimy wybrać, którą wybierzemy. Wybierzemy w lewo. Zobaczmy. Chyba wszyscy w lewo chcieli iść. Rozumiem, że to jest drużynowy wybór. Więc podążamy za Steve'em. O, dobrze, każdy może zbierać swoje złote monety. Ciekawe, co za nie będziemy mogli kupić. O, nie ma przejścia. Steve, źle nas poprowadziłeś. Co za wybór był? No właśnie. Jak mamy przejść przez na drugą stronę? O, coś się pojawiło? Będziemy musieli skakać. Dobrze wiemy, że to uwielbiamy. Koty wskoczą wszędzie. Tylko brakuje nam naszego awatara, bo zamieniło nas w kowboja. Ale skaczemy. Dobra. Uda się. Za pierwszym razem. Nie giniemy przy takich rzeczach, prawda? O, myślałem, że gaz mnie trochę uszkodzi. Ale jesteśmy zabawką najwyraźniej odporną na zielone gazy. Dobrze nam idzie. Mamy na czas. Została minuta.
Chyba damy radę. O nie! Ratuj się. Dobrze. Otrzymaliśmy 20 obrażeń. Ale i tak chyba nie jest źle, jak na pierwszy raz. Wspaniała robota. Wiedziałem, że dacie radę. Oczywiście, że widziałeś, Steve. A, to wszystko dlatego, że się nie pocimy. Dobra, widzimy jakąś drabinę. Mamy nadzieję, że to jest wyjście, ponieważ mamy już dosyć tych zapachów. Wydostańmy się stąd. No tak, racja. Racja, Steve. Wydostańmy się. Steve idzie pierwszy. Gdzie jesteśmy? Mamy kolejną świnkę do rozbicia. Może znowu będzie życie w niej. Przydałoby nam się. Nie było życia, ale jakoś damy radę. Toy Life. Arcade. O, to jest dopiero nostalgia. Mój ojciec miał kiedyś salon gier. Z automatami. I mimo, że nie dosięgałem do tych automatów, to i tak grałem. O nie, co te zabawki robią tu na zewnątrz? To jest ten chłopiec, który niszczył wszystkie zabawki, wysadzał je. Tej story. The Claw. Chwytak? Bo tak to możemy przetłumaczyć, chwytak. A już chyba wiem, o co chodzi. Pamiętacie, jak Chudy i Buzz padli do maszyny z chwytakiem? Byli w niej obcy? Obcy zrobił fikołka, stanął na głowie i mówi jak Yoda. Pokojowy ja jestem. Kim jest wasz przywódca? Chwytak. Chwytak jest przywódcą kosmitów. O! Został wybrany. Też możemy się tędy wydostać? Halo, my chcemy też wyjść. Szpon! To jest szpon. Pokonaj szpon. Okej. Okay. A masz szponie? A masz? A masz? 10 obrażeń zadajemy tylko? Oj, nie będzie łatwo go pokonać. No właśnie, pomóż mi tu. Przecież to musi być jakaś gra drużynowa. Oj, oj, oj. Musicie, żeby zacznie przyspieszać. Dobra, udało się. Masz. Musimy biegać, biegać, biegać. Oj, prawie ją zjadł, prawie ją zjadł. Ale damy radę. Damy radę, trzymaj się. Nie, nie, nie. Udało się. Jakoś o włos, dosłownie o włos. Nie daje się złapać. Dawaj szpona. Dawaj szpona. O, no i gdzie teraz? Kocie ruchy, kocia zwinność i te ataki. Brakuje nam trochę pazurów. Ale kijem też damy radę. No, oj, oj. O, jeszcze chwilka. Jeszcze troszkę, chyba ostatni raz. Będzie ostatni raz. Udało się, udało się? Udało się, pokonaliśmy szpona. Wysypały się pieniążki. Dobra robota, dzięki Steve. No było blisko, dosłownie o włos. Z 5 razy było dosłownie o włos. Możemy się teraz wydostać? Steve, otworzysz to? Tak, możemy to otworzyć, ponieważ maszyna jest zepsuta. O, możemy się wydostać. Uciekamy. Uciekamy przed tym straszydłem. O. No i nie możemy przejść dalej. Steve, co robimy? Oj, chyba będzie chciał nas zebrać ze sobą. Nie, zostaw nas. Nie wygrałeś. Nie wygrałeś, dlaczego zabierasz nagrody? Ja nie chcę być czyjąś nagrodą. Okej, okay, mamy tutaj robota. Mamy kolejną świnkę. Może trochę odnowimy sobie życia. Otwiera się świnko. Chyba nie możemy ich rozbijać, jak Steve mówi. Myślcie, myślcie. Myślcie, jak się stąd wydostać. Wy wiecie, jak mamy się stąd wydostać? Nie mówcie, że ten robot będzie nas ganiał. I wygląda na to, że będziemy z nim walczyli. I to jest... O, jest życie. Udało się. Będziemy mieli trochę większe szanse. I ten robot jest zazdrosny o to, że zostaliśmy zabrani. I że będzie chciał się nami bawić. Bijemy go, bijemy. Oj. Oj, oj, co mamy zrobić? Oj, myślałem, że będzie strzelał dalej. Ale chyba możemy go bić. Możemy go bić. Dobra, musimy uciekać. Ten czerwony okrąg to jest miejsce, które musimy unikać. Bij go, bij go, bij go. Oj. Dobra, udało się przeskoczyć. Bijemy go, bijemy. Bijemy. Uciekamy, uciekamy. Dobra, i tak w kółko. W końcu damy radę. Oj, 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 oj. Dostaliśmy obrażenia. 15 życia aż nam zabrał. Oddawaj moje 15 życia. Oj. Jakoś tamten atak był trochę szybszy. Ta kocia zwinność nie zadziałała. Mamy trzeci zmysł. Oj. Oj, oj, oj. Dobra, już teraz wiemy, będziemy musieli to przeskakiwać. Ale możemy go bić. Bijemy, bijemy, bijemy. Uciekamy.
Jak się nie rusza, możemy go bić. Tak by mi jeszcze pomogła nasza wspólniczka w zbrodni, ale coś nam nie pomaga. Chyba będzie skakał. Udało nam się. Tym razem się udało, już wiemy, o co chodzi. Uciekamy. Dobrze idzie, dobrze idzie. No pomóż mi go bić, szybciej nam pójdzie. A masz kijem. Oj. Dobra. Wracamy, wracamy, wracamy. Bijemy. Teraz też możemy go bić. Możemy go bić. Zaraz się uda, niedużo zostało. Uciekniemy, na wszelki wypadek, ale otrzymaliśmy obrażenia. Udało się. Pokonaliśmy robota. Steve uważa, że wyświadczyliśmy mu przysługę, niszcząc go. O, uda nam się chyba uciec przez okno. Musimy spróbować. Idzie ten chłopak, który nas porwał. Musimy uciekać, bo boimy się, że nas rozbierze na części. To nie byłoby miłe. Szybko, czerwona strzałka. Chyba jesteśmy już przed domem, do którego musimy wrócić. O nie, jeszcze został pies. Coś było w bajce, że gonił nas pies. Czerwona strzałka wskazuje na nasz czerwony przycisk subskrypcji, który powinniście teraz kliknąć, ponieważ nie wiem, czy bez tego uda mi się uciec przed nim. Biegniemy. Pies jest dość wolny, ale i tak może być ciężko. Strzałki nas przyspieszają. Może jakąś świnkę po drodze uda nam się zabić. Przepraszam, rozbić. Nie, nie udało się, dobrze. Chyba nie będziemy próbowali już ze świnkami. Po prostu będziemy biegli przed siebie. Pobiegniemy obok samochodu, bo tu mamy kolejne przyspieszenie ze strzałką. O, pies jest coraz bliżej. Uciekamy. Już chyba widać metę, chyba widać metę. Jeszcze jedno przyspieszenie. Szybko. Uciekajcie. 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 To nie była meta? To była meta. Udało się. Uciekliśmy przed psem. Czy Steve też musi uciec? Biegnij, Steve. Biegnij, Steve jest tu za... Pies jest tu za tobą. Dawaj, Steve. Udało się? O, pies się chyba bał przejść przez zieloną linię. I na szczęście udało nam się zdążyć nawet przed samochodem, z którego wypadliśmy. Zobaczmy, czy chłopiec, do którego należymy, się ucieszy. Tak, jest ciężarówka nasza. Szybko musimy wskoczyć do środka, żeby nie zauważyli, że zabawki zniknęły, jakoś wróciły. Nie, naprawdę, kto nie chciałby, żeby ich zabawki kiedyś ożyły? Każde dziecko o tym marzy. No, jesteśmy tutaj, Steve. Podrzucisz nas? Jest żołnierz. Żołnierze, znaleźliście drogę powrotną do bazy. Czas na misję ratunkową. Dzięki, generale. Steve, uratowałeś nas. Bez ciebie byśmy nie dali rady przejść przez te wszystkie ścieki i uciec przed tym chłopcem, wygrać z robotem. Dzięki, wielkie dzięki. O co chodzi, Steve? Więc to jest pożegnanie, Steve. Do widzenia. No cześć. Uciekaj już. Możemy iść z nim albo iść do furgonetki. Nie wiem, czy chcesz, żeby jakieś dziecko zgubiło swoją zabawkę, więc wracamy do furgonetki. Tak, przepraszamy, Steve, ale jako zabawki musimy być przy tym dziecku. No już, uciekaj. Bo zaraz nas zobaczą. Szybko, szybko. Nawet żołnierz nas... Panie generale, proszę ciągnąć za linę. Jesteśmy w środku, udało się. Uratowaliśmy dzieciństwo tego chłopca. Alex. Uratowaliśmy dzieciństwo Alexa. Bardzo szczęśliwy. I to by było na tyle z naszej zabawkowej przygody. Jeżeli podobał Ci się odcinek, nie zapomnij zasubskrybować, kliknąć dzwoneczek i dać kciuka w górę. A my widzimy się w następnym odcinku.